Historyczna umowa pomiędzy USA a Ukrainą. Kolejny kraj na celowniku Putina. Antypolska propaganda. A na koniec myśliwce nad Warszawą. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co, lecimy. Panie i panowie, prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Ukrainy. Stany Zjednoczone ogłosiły, że w ramach nowego pakietu pomocy przekażą na Ukrainę systemy Patriot. Była to jedna z głównych próśb, którą Wołodymyr Zełenski kierował do USA niemal od samego początku wojny na Ukrainie. Podczas historycznej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych padły ważne deklaracje dotyczące pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział, że USA przekażą dodatkową pomoc wojskową o wartości niecałych 2 miliardów dolarów. Przełomową informacją jest jednak nie kwota, a fakt, że w ramach najnowszego pakietu Stany Zjednoczone na Ukrainę trafią zestawy systemu obrony powietrznej Patriot, czyli najbardziej zaawansowanie tego typu rozwiązanie oferowane przez USA. Agencja Reutera przypomina, że Ukraina wielokrotnie wzywała Stany Zjednoczone do wysłania systemu obrony powietrznej Patriot w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Do tej pory administracja Joe Bidena odmawiała, wskazując m.in. na liczne problemy logistyczne. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje rzecznik dowództwa sił powietrznych Ukrainy. Yuri Inat w rozmowie z Radiem Swoboda podkreślił, że systemy obrony powietrznej Patriot, które Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie, mogą pomóc znacząco wzmocnić jej obronę powietrzną i stworzyć rozbudowany system obrony przeciwrakietowej. To jest bardzo potrzebne Ukrainie, bo o Patriotach od dawna myśleliśmy w naszej strategii dalszego rozwoju sił powietrznych, komentował. Szczególnie znaczenie mają rozmowy, które przeprowadzone są. Najpierw zacznijmy może od tej drugiej strony barykady, no bo oczywiście w Polsce bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek słowa, które byłyby sprzeczne z narracją głównego nurtu, czyli zawsze postępowanie Zełenskiego będzie wiązało się z czymś pozytywnym, nieistotne co zrobi, to i tak zawsze będzie to w porządku. W Stanach Zjednoczonych nie do końca tak jest i tam można znaleźć bardzo wiele głosów krytyki, jak chociażby to, że krytykują to jego wystąpienie, że to było niebezpieczne, nieodpowiedzialne. Na oficjalnej telewizji Foxa nawet skrytykowali jego ubiór, który nie był ich zdaniem godnym dla prezydenta Ukrainy, że trochę było to naplucie na godność Amerykanów, że on może sobie jako prezydent innego kraju być w zupełnie innym ubiorze niż garnitur, czym nie szanuje Joe'ego Bidena, to powiedział Tucker Carlson. Zełenski pojawia się w Waszyngtonie, wyglądając jak menedżer klubu ze striptizem i żądając pieniędzy. Nasza starzejąca się klasa przywódców da mu miliardy z naszej rozpadającej się gospodarki. No i takich komentarzy w Stanach Zjednoczonych jest dużo. Wbrew temu, co piszą w Polsce, bo w Polsce to całe wydarzenie bierze się tylko przez pryzmat pozytywnych stron. Oczywiście, całe wydarzenie było historyczne. Tutaj mamy bardzo różne komentarze twitterowiczów. Między innymi są pozytywne takie, które mówią o tym, że bardzo dobrze, że Ukraina, że Stany Zjednoczone dają Ukrainie te wszystkie militaria oraz pieniądze, z tego względu, że walczą sobie z Rosją nie własnymi rękoma. I tak też można na to oczywiście spojrzeć. Ale generalnie przynajmniej pod tym tweetem jest większość komentarzy sceptycznych wobec tego całego wyjazdu. Nie da się ukryć, że jest to historyczne wydarzenie i bardzo dobrze, że taki wyjazd się odbył. Czy będzie miał finalnie pozytywne skutki, czy negatywne? Wczoraj jeszcze zrobiłem materiał, w którym zaproponowałem, że może lepiej byłoby to wizerunkowo zrobić zdalnie w dalszym ciągu, niż po prostu wyjeżdżać specjalnie do Stanów Zjednoczonych, bo prezydent Stanów Zjednoczonych oczywiście na Ukrainę nie pojedzie, bo wojna z Rosją, zbyt duże ryzyko, ale Zełenski, mimo tego, że ryzyko też było bardzo duże, się okazało, że w ogóle przez Polskę jechał pociągiem i dopiero od nas wyleciał.
No to on poleciał, więc też pokazał jakąś tam niższość, poddańczość, to, że faktycznie to on musi prosić o wsparcie, mimo że słowa, jakie powiedział w swoim przemówieniu, świadczyły o czymś innym, nie? I bardzo dobrze się wybronił. Zełenski generalnie jest genialnym politykiem i wie, jak wizerunek i PR. Tam powiedział, że to nie jest żadna jałmużna i nie traktujcie tego tak jak pomoc Ukrainie, bo wy pomagacie samemu sobie. I on jest naprawdę genialny w tym, co robi, ale nie da się ukryć, że w Stanach Zjednoczonych pojawiło się dużo więcej sceptycznych komentarzy niż u nas, które u nas są po prostu dla ludzi widocznie nie do przyjęcia, a fajnie by było na sprawy patrzeć chłodno. Mimo wszystko Rosji faktycznie dostało się po tym po dupie i to jest jak najbardziej na plus, bo już teraz widać w komentarzach na rosyjskich serwisach informacyjnych, że nie jest zbyt dobrze. Artykuły w rosyjskiej prasie sugerują, że w ogóle nic się nie udało, nie? Zełenskiemu nie udało się skłonić USA do dostarczenia bardziej nowoczesnej broni. Wołodymirowi Zełenskiemu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych nie udało się zapewnić dostaw nowocześniejszej broni do operacji ofensywnych przeciwko wojskom rosyjskim. Pentagon powiedział, że Ukraina ma już wystarczająco dużo czołgów, amerykańskie Abramsy są zbyt trudne w obsłudze, podkreśla gazeta. Ze swojej strony administracja Waszyngtonu nie mogła się doczekać przedyskutowania tego, co Zełenski myśli o dyplomacji, powiedział w gazecie źródło w Białym Domu. To wszystko pisze rosyjska prasa dzisiaj. I jak jeszcze rano sobie wszedłem, to były tam komentarze osób, które wytykały autorom tych artykułów, że przecież dogadali się na dostawy znacznie większej ilości militariów, takich, których jeszcze do tej pory nie mieli, więc to stawia Rosję w niekorzystnym świetle. I komentarze teraz zostały wyłączone. Więc faktycznie jest jakaś panika w Rosji i widać, że wzięli to bardzo do siebie, nie uszło to uwadze po prostu Rosjanom. Czy to finalnie wyjdzie na plus czy na minus? Nie wiem. W każdym razie może zaprowadzić to nas do bardzo różnych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że Rosja nie potraktuje tego po prostu jako zaangażowanie się krajów natowskich w ten konflikt, bo wtedy byśmy mieli to, czego chcemy raczej uniknąć. Tylko że jeśli Putin i tak chciałby to zrobić, to i tak by to zrobił mimo wszystko. Więc jakby nie było, bardzo dobrze, że ta podróż Zełenskiego się finalnie odbyła i że takie mamy skutki jego rozmów z Bidenem. Następny temat. W rozmowie z telewizją TVR Moldova Mustaata wyjaśnił, że rosyjska inwazja na Mołdawię uzależniona jest od sytuacji na terytorium ogarniętej wojną Ukrainy. Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie, czy to nastąpi, ale kiedy do tego dojdzie, stwierdził szef SIS. Według Mustaaty Rosjanie do ataku na Mołdawię mogliby wykorzystać uzbrojenie z magazynu broni zgromadzonego we wsi Kobasna, usytuowanego w separatystycznym regionie Naddniestrza. Zdaniem szefa SIS możliwa ofensywa Rosji na Ukrainie miałaby służyć m.in. otwarciu przez wojska Putina korytarza lądowego do prorosyjskiego Naddniestrza. Tymczasem władze Mołdawii ogłosiły w piątek cofnięcie koncesji na nadawanie na terytorium tego kraju 6 stacjom telewizyjnym. Decyzję uzasadniono rozpowszechnianiem w emitowanych przez nich programach rosyjskiej propagandy. Jak poinformowała działająca przy mołdawskim rządzie Komisja do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, decyzja o cofnięciu koncesji będzie obowiązywała do czasu ustania obowiązującego w kraju stanu wyjątkowego. Wprowadzono go w lutym po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W piątkowym komunikacie komisja wyjaśniła, że decyzja zapadła w celu ochrony krajowej przestrzeni informacyjnej oraz zapobiegnięciu pojawienia się ryzyka dezinformacji lub próby manipulacji opinią publiczną. Komisja sprecyzowała, że stacje zostały zawieszone w nadawaniu programów na terytorium Mołdawii na podstawie licznych naruszeń stwierdzonych przez monitorująca prezentowane przez nie treści Radę Audiowizualną. W dokumencie sprecyzowano, że koncesje na nadawanie cofnięto telewizjom RTR Moldova, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, a także Orhei TV. Komentująca decyzję Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych prezydent Mołdawii Maja Sandu wskazała, że w związku z zagrożeniami związanymi z wojną w sąsiedniej Ukrainie mołdawska przestrzeń informacyjna musi być bezpieczna i pozbawiona prowokacyjnych działań. Ja zawsze boleję z Brazylii, a potem z Argentyny. Poczułem. No i tymczasem po takim ogłoszeniu przez ich służby, że Rosja w każdej chwili może zrobić to, co zapowiadają, od
dopiero teraz zapowiadają odcięcie koncesji na emisję rosyjskiej propagandy. Władze Mołdawii ogłosiły w piątek cofnięcie koncesji na nadawanie na terytorium tego kraju 6 stacjom telewizyjnym. Dlaczego robią to dopiero teraz? Ja się tak trochę czuję, jakbym, nie wiem, jakby oni decyzję podejmowali na podstawie tego, co się obecnie akurat dzieje, a nie przewidywali nic naprzód. Trochę tak jak Polska, nie? Bo my również najpierw zapłaciliśmy chociażby za węgiel, teraz później go nie wzięliśmy, bo akurat sytuacja była taka, że PR-owo by się to nie spinało rządowi, ktoś tam pomyślał, dobra, nie bierzmy go, jakoś to będzie. Mimo tego, że i tak zniszczyliśmy nasze zasoby i nawet nie możemy ich wydobywać, ale o tym już gadałem wczoraj, więc może nie będziemy się na ten temat rozwijać. No ale jeśli oni mieliby i tak propagandą atakować Mołdawian, żeby im nałożyć taką myśl, zagnieździć w umysłach, że to, co Rosja robi, to jest dobre, no to by już to robili dużo wcześniej. Dlaczego dopiero teraz w ogóle się za to biorą? Może zamiast kasować im koncesję, znaczy okej, to mogą oczywiście zrobić, tylko że to nie jest chyba adekwatna odpowiedź do tego, co ponoć szykuje Rosja. Raczej powinni zamiast w to inwestować w jakieś rakiety czy czołgi i przygotowywać się do tego już wtedy, kiedy Rosja najechała Ukrainę. No cóż, w każdym razie na pewno lepiej późno niż wcale. Pytanie tylko, czy Mołdawianie faktycznie chcą, żeby ich kraj ich bronił przed ewentualną agresją, czy też woleliby czegoś takiego, co się dzieje na Ukrainie, uniknąć. Bo jakby nie było, Ukraina to jest bardzo duży kraj. Jest dziesiątki milionów osób, a Mołdawia, no, już tak liczna nie jest. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie widać, że Putin na pewno chce mieć swój przepotężny artykuł nie tylko w Wikipedii, ale i w każdej książce od historii i zmierza ku temu, żeby go zapamiętać. Więc może być faktycznie nieobliczalną osobą. Następny temat. Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia, to zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się. Polskie władze liczyły na konfrontację z Rosją, ale przegrały, pisze felietonista Myśli Polskiej Stanisław Belen. Zdaniem autora materiału, Warszawa współcześnie uczestniczy w podziale świata na dwie części. Celem tego podziału jest wypędzenie Rosji z Europy i zerwanie zachodnich więzi z Moskwą. Tymczasem politycy w Warszawie postawili na skrajnie konfrontacyjną politykę wobec Rosji, nie pozostawiając pola manewru. Wydaje się, że nie biorą pod uwagę ryzyka, czyli okoliczności, w jakich podejmowane są decyzje, a przecież ich konsekwencje zależą nie tylko od dokonanego wyboru, ale także od istniejących sprzyjających lub niesprzyjających warunków, podkreśla Belen. Obserwator zauważa, że polscy politycy, którzy woleli drogę konfrontacji z Rosją, w rzeczywistości wyraźnie pokazują, że nie są po prostu zbyt gorsi, ale mają bardzo stępione poczucie odpowiedzialności za losy swojego państwa i narodu. A teraz rola Polski, pisze autor, polega na tym, że po prostu realizuje ona strategię Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Nasze narody przeszli długą drogę i końcu osiągnęli największe porozumienie w historii. No i na pewno ciężko się nie zgodzić z tym, że Polska, jak pisze tutaj autor tego artykułu, polska misja polega na tym, że po prostu realizuje strategię Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, no bo troszkę podporządkowujemy się właśnie temu, co jest i z jednej, i z drugiej strony. No i też jak chociażby ta rakieta w Przewodowie spadła z Ukrainy, to od razu poszliśmy tokiem myślenia właśnie Ukraińców, że oskarżamy Rosję, nieważne co się dzieje, no to i tak Rosja będzie tutaj oskarżona, a jak Biden powiedział swoje, no to się z tego wycofaliśmy i Zełenski też od razu się z tego wycofał, ale nawet nie żądaliśmy od nich przeprosin, co było skrajnie dziwne i niedyplomatyczne. Dużo bardziej dyplomatycznie by się zachował chociażby sam Zełenski, gdyby przyznał jakieś zadośćuczynienia rodzinom ofiar, cokolwiek takiego, wiecie, taki symboliczny gest, przecież nawet wydanie na to 1 czy 2 milionów złotych to nie jest jakieś budżet dla Ukrainy, a zawsze by wyglądał w oczach Polaków dużo lepiej. No ale nie potrzebuje tego, ma przecież wszystkie polskie media, które i tak nie oskarżą go o nic, nie będą domagały się niczego, tak samo jak nasi dyplomaci, więc może robić kompletnie co
mu się podoba. Ale widać, że ta propaganda antypolska w Rosji zaczyna się rozprzestrzeniać coraz bardziej. I fajnie, że my też odcięliśmy akurat koncesję nadawania na, w Polsce, aczkolwiek na pewno i tak oni zadbali o to, żeby tych rosyjskich troli w Polsce było dużo więcej, bo w Rosji, jak wcześniej, jeszcze na początku tego całego konfliktu, nie pojawiało się aż tak dużo artykułów o Polsce, to teraz jak wejdziecie sobie na stronę Zen, czy tam wcześniejszy Yandex, to będzie, to możecie zauważyć, że w zakładce Polska pojawia się tam coś co chwilę. Jak wcześniej to było raz na dzień, raz na dwa dni, to teraz codziennie pojawia się bardzo dużo artykułów o nas, no i możecie się domyślić, że nie są zbyt przychylne. Tak samo jak my oczywiście piszemy o Rosji, ale no, bez wątpienia chcą osiągnąć jakiś efekt psychologiczny, żeby stłumić w Rosjanach myślenie o Polsce jakkolwiek pozytywnie. Następny temat. W poniedziałek 19 grudnia około godziny 12:45 nad Warszawą bardzo nisko przeleciały cztery myśliwce. Ich przelot był bardzo głośny i wywołał poruszenie mieszkańców. Sprawdziliśmy na mapach lotniczych i rzeczywiście nad stolicą przeleciały polskie myśliwce F-16C Fighting Falcon. Mapa na stronie aviateam.pl zarejestrowała je w okolicach Łochowa na północny wschód od Warszawy. Następnie skierowały się na południe, po czym przed Otwockiem odbiły na zachód w kierunku stolicy. Myśliwce przeleciały nad Warszawą bardzo nisko, bo nad Śródmieściem i Wolą znajdowały się na wysokości 1400 stóp, czyli około 426 metrów. Dlaczego F-16 przelatywały tak nisko nad Warszawą? Ma to związek z pogrzebem Mirosława Hermaszewskiego, którego ceremonia trwała w tym czasie na warszawskich Powązkach. Informacje te podał na Twitterze były korespondent wojenny Marcin Ogdowski. Przypomnijmy, że generał Hermaszewski poza tym, że był astronautą i pierwszym Polakiem, który poleciał w kosmos, wykonywał też loty zapoznawcze na samolotach bojowych innych państw M. Inaczej właśnie na F-16. Generalnie, czy to było faktycznie oddanie hołdu, czy nie, no sprawa zostaje dość zagadkowa, bo nie mamy oczywiście tutaj jakiejś oficjalnej informacji, ale jeśli to było oddanie hołdu, no to trochę nieprzemyślane, bo warto by było chociaż poinformować o tym warszawiaków, bo jak tutaj pisze chociażby Krzysztof Eagle w komentarzu na temat.pl, czy tylko ja mam mieszane odczucia z tym przelotem. Robię kawę w kuchni i nad głową huk czterech myśliwców. Po prawej stronie Wawy jest to raczej niespotykane w kontekście wojny, to raczej słaby pomysł. Powinni uprzedzić warszawiaków, tylko wszyscy mają to w dupie. No i następny mu odpowiedział Darek Ogrodnik. Ja bym się ucieszył, taki huk to muzyka dla moich uszu i czekam z niecierpliwością na przyszłoroczne Airshow Radom. To wiecie, ta wojna polsko-warszawska, nie? W każdym razie, no faktycznie jest to trochę słaby pomysł i budzi niepokoje, więc dobrze by było informować o takich rzeczach mieszkańców wszystkich polskich miast, kiedy cokolwiek tego typu jest planowane, no bo niestety niepewność cały czas w nas pozostaje i wiadomo, że o rozpoczęciu konfliktów nikt nie będzie automatycznie informował każdego, więc każdy taki sygnał od razu może dać nam sporo do myślenia. A chyba ostatnie, na czym zależy polskiemu rządowi, albo przynajmniej na czym powinno zależeć, to to, żeby wywoływać panikę wśród ludzi. Dzięki serdeczne. Heja.